Miałaś bardzo wiele, prawie wyłącznie, znakomitych pomysłów, z których wszyscy korzystaliśmy. Ten ostatni twój pomysł uważam za niestety niefortunny. Zostawiłaś nas bezpośrednio przed konkursem, przed listopadowym konkursem imienia Paderewskiego, ale zapewniam, że twoje wszystkie rady, z jakich korzystaliśmy, będziemy dalej, z tych rad będziemy czerpać następne byłaś nasze poczynania. Byłaś matką Bydgoszczy, byłaś wspaniałą kobietą, która mówiła, pokazywała, jak żyć, jak być zauważanym bez wielkiego hałasu. Dla ciebie dobro drugiego człowieka było najważniejsze. W czasach, kiedy ja ciebie poznałam, właśnie dawałaś takie wskazówki. Patrz na siebie, ale naprawdę spojrzyj, kto koło ciebie stoi, bo to jest ważne. Pamięć o Felicji nikt nie zostanie zatarta. Że jej dzieło, a także wspaniała osobowość będą żyły w nas na zawsze. Bo wszystko umiera, tylko pamięć dobrych uczynków nie ginie. Droga Felicjo, dziękuję ci także za to, że interesy miasta, interesy bydgoskiej kultury zawsze stawiałaś pod nad interes własny czy partyjne polecenia. Dziękuję za twoje pomysły, za twoją skierowaną także do mnie sympatię. Dziękuję za twoją bezpośredniość i nieustającą emanację życia. Zostawiasz nas w smutku. Ale przecież non omnis moriar, niecała umarłość. Najbliżsi podążają za urną.